katolicki kanał internetowy dla dzieci, nie bajki. Zaprasza do wysłuchania cyklu opowiadań i rozważań biblijnych opracowanych dla najmłodszych. Pod tytułem Ziemia obiecana. Stworzenie świata, część druga. Wiesz już, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone i nadal jest stwarzane przez dobrego Boga. Jeśli wykonałeś wcześniejsze postanowienie, to wiesz, że otrzymałeś od Boga bardzo wiele. Warto zastanowić się nad tym nieco dokładniej. Oto jak Stary Testament opisuje nam kolejność stwarzania świata. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Przypomnij sobie, jak ciemno jest, gdy budzisz się w nocy. Nie możesz zobaczyć nic, co znajduje się w pobliżu lub oddali. Wszystko, co za dnia ma swój wygląd, teraz jakby straciło swój kształt. Wszystko jest czarne, bardzo ciemne i trudno odróżnić rzeczy jedne od drugich. Czasem księżyc rozjaśnia mroki nocy, ale spróbuj sobie wyobrazić, jak ciemno byłoby bez światła odbijanego przez księżyc. Wystarczy, że w nocy, w ciemnym pokoju zamkniesz oczy. Właśnie taka ciemność panowała na samym początku stworzenia świata. W pierwszej kolejności Bóg jakby przygotował sobie miejsce do dalszego stwarzania. Trochę jak malarz, który chcąc namalować obraz, potrzebuje najpierw mieć płótno, a więc to, na czym obraz będzie namalowany. A Duch Boży unosił się nad wodami. To jedno z najpiękniejszych zdań w opisie stworzenia świata. Mówi nam tyle o Bogu, że wiele książek można by na ten temat napisać. Po pierwsze, Bóg jest nad wodami, panuje nad nimi. To zdanie znajduje się przed opisem wszystkich rzeczy, które zostaną przez Boga stworzone. Oznacza to, że Bóg jest początkiem i Panem wszystkiego. Dlatego wszystkie stworzenia powinny być Mu posłuszne i oddawać Mu cześć, jako największemu królowi, Panu i władcy, oraz okazywać szacunek jako prawdziwemu Ojcu. Po drugie, Duch Boży unoszący się nad wodami przypomina kochającą mamę, która patrząc z góry na swoje maleńkie, leżące w łóżeczku dziecko, zastanawia się nad tym, czego mu potrzeba. Ten dobry Duch Boży, jak najlepszy rodzic, czuwa nad wszystkim od samego początku, niczego nie pozostawia przypadkowi. Jest zawsze obecny przy każdym swoim stworzeniu, czyli jest wszędzie. W ten sposób okazuje nam ogrom swojej miłości, Jego troskę i opiekę nad stworzeniem. Po trzecie, Bóg jest obecny przed wszystkim, co zostanie przez Niego stworzone. Od momentu rozpoczęcia stwarzania rozpoczyna się również czas, a to oznacza, że Bóg był jeszcze przed czasem. Bóg nie ma więc początku. Był zawsze i to On stworzył czas. Jest to trudne do zrozumienia nawet dla najmądrzejszych ludzi świata. Dlatego zapamiętaj i mocno wierz w to, że Bóg jest nieskończony, bo nie ma początku, ani nie ma końca. On po prostu jest zawsze. Rozważania.
Dowiedziałeś się dzisiaj wiele o Panu Bogu, ale to zaledwie początek tego, co można o Nim powiedzieć. Zastanów się przez chwilę sam. Zapytaj Pana Boga, dlaczego mówi się, że jest On najmądrzejszy i wszechmogący? Czy znasz mądrych ludzi? Takich, którzy potrafią znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Z pewnością tacy są twoi rodzice. A jeśli chodzisz już do szkoły, to pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, że nauczyciel tyle może wiedzieć o świecie. A inne stworzenia? Czy wiesz, że ptaki, pająki, owady to wybitni konstruktorzy i budowniczy. Czasem potrafią zbudować tak skomplikowane konstrukcje, których nawet człowiek powtórzyć nie potrafi. Skoro więc stworzenie może być tak mądre i posiadać wielką wiedzę, to o ile bardziej Bóg, który wszystko wymyślił i wszystkim kieruje. To On daje wiedzę i mądrość każdemu swojemu stworzeniu. A teraz pomyśl, ilu może być ludzi na świecie? A przecież każdy z nich coś wie. To wszystko jest niewyobrażalne. Postanowienie. Zanim coś zrobię, zapytam o radę Wszechmogącego, Wszechwiedzącego, najbardziej kochającego mnie Ojca, Pana Boga. Będę pilnie się Go radził, zwłaszcza w ważnych sprawach.